Paryżu, obnawy choroszny spaliście. Gotować na żyrobotca dennaja? Tak, jestem gotowy do pracy. Państwa witam bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Jam jest Pabelus, to jest funkcjonariusz Kuzniecow, tam Walsekoń, Czypałow. Ptaszyński, Wódecki, Kowalski i Cipaje, wszyscy na miejscu są, a my poszukujemy, proszę Państwa, jeszcze pojazdu w kolorze czerwonym. A że stoi zielony, to nie spodziewam się, żebym coś tutaj znalazł. Wy możecie zostawić łapeczki w górę, tak, no, żeby się kręcił biznes. No i komentarze też bardzo mile widziane. Co robicie aktywnie? I bardzo mnie to cieszy. Otaj ci smyre konara, panie przyjezdny. Dawaj. Atmatur. Pokalisz to jać, ać utram. A droń na boj spadku, ać meno kwatiru. Siem madro pożoga. Ojojoj. No przykro mi, panie przyjezdny, to jakiś ten moździerz, pocisk z moździerza pana tu trafił, że tak blachy brakuje, kuźwa. Tak czy siak, waga... O, właśnie, waga, kuźwa. 4,405. No, proszę pana, no niestety, no pan Zagrem jedziesz. No, jakby to był Ilich, to tam ponad 6 tysięcy jest, no ale tu, no niestety, proszę pana. I nie, muszę pana poprosić o wyjście z tego pojazdu. Kuźwa, ty... Dlaczego zawsze ja? Halo? Warisiu, churka paszlać robotny łagra. Eto raportny i starszyno Borkow. My pomskaju. Eto naszewym aparaty madre baczno. Wypa znać rabiny i ona ja mestie. Mem pilica eto bagrisa różniki. Stachu? Kuźwa. Panie, stój pan tutaj. Zaraz się panem zajmę. Ale znowu muszę jechać. 1243 naboje. Panie ci, panie, dzień dobry. Zabieram stara, bo muszę jechać. Kuźwa, bo linie podsłuchiwane są. Ijo. I do obozu pracy musimy cisnąć. No to jadymy, no. A chociaż ładą byłoby szybciej. Ten Warillon tam... dobra, damy radę. Co my się tam będziemy szczypać? Ale chyba teraz Oberankowa będziemy wieźli, coś tak czuję. A ja mam tylko... Aj, mało mam nabojów, no. Kurczę, do magazynu wsadziłem jeszcze chyba dwa magazynki. Aj, się zgapiłem. No ale dobra, no. Trudno się mówi. Jako brudny glina to wiemy, co się stanie, nie? O ile to jest ta misja? Tam pisaliście, że czekacie z niecierpliwością na free moda. Jeszcze spokojnie, spokojnie. Po zakończeniu tego sezonu nie będę tam zamykał serii w playliście, będzie cały czas otwarta. Czekając właśnie na free moda, a potem sobie zaczniemy grę dowolną. No i zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Także nie martwcie się, nie zostawię was tutaj samych. Kuzniecow też nie. On za bardzo lubi te roboty. No i na trzecią, kuźwa, na trzeci kontyngent przyjadymy. No i dobra, a jakby go tak od razu... Kuźwa, nie da się. Tak to sobie wymyślili. Ech, no, ale dobra, elegancko. Dzień dobry. Zarodniki pan... O, alergię ma, zarodniki go tam coś cisną w wora. Dobra. Typa, ja mu dokumenty zajmowałem. Dobrze, no coś tam żeśmy się obłowili, ale za dużo to tego nie ma, no 1543. Dzień dobry, panie sierżancie. Tak, idź pan pizdu. Warisiu, wy madry atliszta. Pasta dynaja a dniu my capnieli amego Borisa Oberankowa. Ocz to nasze wywiadu, je wobrać wecztaje oswobodnić gano. Et można się liszta dzie tu mestie. Kurka, my madry bagryszta et bydlok. Wecz na pozoru ordinnego perewozka, aż wybrać ją tę maszynę. Zaklutnik, estio, insidia, aż magazin. Eto wy, poszło aż lodówka. My, madre, gotów aż wsiem. Panie sierżancie, ale ja tak tylko gwoli ścisłości chciałbym tutaj jedną rzecz zapytać, bo pan mówi, że w ładowni go zamykasz. To... A to tak wypada więźnia w luku bagażowym? To humanitarnie jest? I znowu kolejny raz, kuźwa, więźnia przewożę w nieopancerzonym wozie. To już sobie otworzę. Proszę mi nie tego nie... Ha, ha, wypomskaju, meno
parodnik i konfuzko, eto komiczna kronika! Kurde, lepiej już, żeby te drzwi rozwalili, naprawdę, bo mnie to denerwuje, no. Wytrzymałość pojazdu. O, słuchajcie, mam pomysł, mam pomysł. My madry śledowaty! I któż to ja? Ja pierdziela. Weź, kuźwa, otwórz to. Jak ja mam tu cokolwiek robić? Chłopaki! Taką prośbę mam, taką malutką! Nie to, żeby coś tam... O właśnie, możecie rozwalić te drzwi, dziękuję. Teraz będzie łatwiej. Chłopaki, rozwalili drzwi, od razu lepiej. Mam takiego pomysłu, słuchajcie, no z racji faktu, że w poprzednim sezonie, na poprzednim kontyngencie, to żeśmy przekazali Oberankowa, to może teraz go zabijemy, co? Czy go nie przekażemy? On, co prawda, miałem być brudnym gliną przez cały czas. Łutwa. Słuchajcie, ja tu zginę zaraz, no. A tamtego nie ciupnęło. Arma by madro urwaczne! Chyba ty. Jak ja uwielbiam zmieniać magazynek w momencie, kiedy muszę wziąć i... O, to lepiej w kierowcę będę strzelał, bo 1330 nabojów. Dobrze. O, a gdyby tak w ogóle nie strzelać? Skitrać się tu... Dziękuję pan. Kuźwa no. Dobranoc. To jeszcze nie koniec atrakcji na Tonight. Jedź pan prosto, kuźwa. Jak ja mam tu cokolwiek robić? No nie da się po prostu żyć, no. Tamten chyba już nie odjedzie. Ojojoj, ta wytrzymałość tego ich karawanu to tak się dosyć mocno obniża. No nie wiem, no kurde, cały czas myślę, co tu zrobić z tym Oberankowym. Zabić go, nie zabić go. O, żebyś się kuźwa nie zesłał. No i mają zasięg, cholera. No dobra, dobra. Daleko jeszcze? Gdzie my jesteśmy? Ej. Łożysz ty... Ty kierowca kuźwa jakiś kuloodporny jest ty? Panie, weź pan nie jeździ kuźwa po całym kraju, tylko weź pan ciśnij do tego obozu, bo... Przecież zaraz nas tutaj rozdupcą. Ten pojazd to jakby z papieru był, cholera. Dobrze, że nie mają granatników. I będzie sobie tak jeździł, kuźwa. Wycieczka krajoznawcza. O-o. Warisu, odej ta liwniać maszynu. No i co ja mam teraz zrobić? Żadnej tuczko nie tap. Podeszli tajet. No dobra, słuchajcie, chyba czas podjąć decyzję. Zaklutnik eto wyprewozi estio ażny dla nasze wyrabojski ać krainka. Swobodni, heno, a da chronio wasze spadte żywatko. No mieliśmy być cały czas po stronie krwawej pięści, tak? No i teraz no nie wiem, no. Ale wiemy, co się stanie, jeżeli go wypuszczę, tak? Poprzednio już się zgodziłem. To nas pobiją. A gdyby tym razem odmówić? Tylko teraz właśnie pytanie brzmi. Co to będzie? Sprawdźmy to. Ty, no...
Ale dlaczego ja nie mogę sam... Aha. Przekazując więźnia, korzysta z zamieszania i sięgasz po pistolet. Zaskoczeni rebelianci padają na asfalt, ranieni kulami z twojego Makarowa. Mówiłem, że to Makarow. W oddali słyszysz wezwane przez sierżanta Borkowa wsparcie. A to ja tak wyglądam? To kuźwa, przystojny jestem nawet. Nie przypuszczałem. Dwa tysiące żeśmy zaliczyli, ale dalej nie wiem, co z oberankowem. No i takie oto chocki klocki. Dobra, wróćmy tutaj do naszego klienta, bo nasz klient... Panie, daj pan jeszcze raz dokumenty. Bo... Dobrze, żeś pan miał zapasowe. A droń na boj spadku ećmenu kwatiru. Wsiem madro pożoga. Ili o menu alarać. Proszę pana, ale to ja ten sam funkcjonariusz jestem, co poprzednio. Ja już tę bajkę słyszałem. Farah Sahin. No dobra, to by się zgadzało. To by się zgadzało i to by się zgadzało. Teraz tak. Uniform Foxtrot, 0 Oscar. To tak se sprawdzę, bo to... to ma do czerwca ważne, to do 26 maja mamy 11, to by się zgadzało. Urodzin nie sprawdzamy, no bo to już 37-latka złapaliśmy. Zagrem jeździ, to by się raczej zgadzało, ale tak na wszelki wypadek jeszcze sprawdzimy. Zagr 53, tak, to jest ten. A jeszcze dodatkowo papeterię mu. Gdzieś tam Albarak. Tak. I zobaczmy, czy papeteria by się zgadzała. Tutaj tak, tu... Tak, i tu. Tu też. I piecząteczka. Wygląda na to, że się zgadza. Z tą tutaj. Dobra, tam. Okej, okay, sprawdźmy tablicę. Z tyłu pan masz? Masz. Sierra... Pisiorek, panie Walsekoń. Sierra Victor Bravo. To się zgadza. 5502 Alfa Tango. AT, to mi się podoba. No, to się zgadza. Środki chemiczne pan przewozisz. No to szukamy. Panie, ale pan żeś spierdalał przed tym, przed pociskami, przed wojną. I po co żeś pan te beczki, kuźwa, z chemikaliami? Po co mu te beczki ze środkami chemicznymi, kuźwa? Nie podoba mi się to, proszę pana. Pan chyba chcesz jakąś bombkę tutaj nam podłożyć. Coś tak mi się tu, kuźwa... Śmierdzi mi to. To chyba chlor. Kibel pan będzie czyścił? No dobra. Ale czysty. Sprawdźmy tutaj zapasik. No, zapasik chyba nic nie ma. Ależ ten pojazd jest wybrakowany. Ja pierdziule. Chyba ostro pana tam trafiali, co? Proszę pana, ale tak z tą wykałaczką to z daleka ode mnie, bo... Proszę pana, pan wiesz, że w naszym kraju nie ma kobiet? Wiesz pan, na co się pan piszesz? Ale spokojnie, tam stoi ci Pajew, także w zastępstwie, jakby co. Co my tu byśmy mieli? No pan, kuźwa, no nic nie przewozi, no. Proszę pana, ja jestem po bardzo ciężkiej akcji, chciałem się wyżyć. Pan, kuźwa, nic, żeś nie dał się wykazać. No, no jakżeż to tak, no. Przecież to tak nie, no nie wypada nawet. Z pustymi ręcami. I tak pana nie wpuszczę, ale to chociaż, żeby pana zatrzymać, albo co. Dobra, tutaj nie ma zderzaka. Brak zderzaków, tutaj, no dawaj, no. Wybrakowana karoseria, pyk, pyk. To z dwóch stron. Tu opony całe. A tu? Już nie. Dobra, to teraz sprawdźmy szyby. Boczna cała, przednia cała, tutaj też pan masz całą i z tyłu masz pan całą, dobra. Jak tam lampy z tyłu? Całe. No to dobra tam.
Panie Walsakoń. Ada? Kuźma, przecież widzisz... Maduro. Durniu, że nie pada, no. Czy widziałeś, żeby tu kiedyś padało? Dobrze, proszę pana. Powodzenia. Wać oddaj nara. Smyraj konara i uciekaj. Dobra, jeszcze dwóch. Co nam zostało? Ten czerwony pojazd. No, kuźwa, nie ma go tu, no. Dobra. Następny. Przepałow się przechadza. Wyprowadził ptaszynę na spacer. Atajcie, warisiu komandiru. Atajcie. Pozwolite menu szajadu. Eto kitnaje samoska, tajet. A ja madre ich fundra paszlo. Dobra, panie, z racji faktu, iż bo ponieważ mam dobre serce i chodzi o dzieci, to pana wpuszczę. Jedź pan. Nawet jak mam kontrabandu przewodzić. No, zaraz komendant mi takie o haruszewo dajna zrobi, że mi kuźwa zwieracze pękną. To jeszcze dwóch. I kuźwa, tak się kończy dobroć ludzka. Mam nadzieję, że chociaż to się wyrówna. Dawaj pan tutaj, dawaj, dawaj. Atajcie. $1,230. No to... Nie najadź się pan zbytnio. Proszę opuścić pojazd i stanąć sobie na uboczu. No i dobrze. Pan Azadek Baszar. Panie Zadku. Jeżeli mogę tak pieszczotliwie. To by się panu zgadzało. Pan jesteś z Albaraku i wjeżdżasz zamiarem pracy, ale tu się panu nie zgadza. Regulacje wjazdowe mówią wyraźnie, że tylko azyl. O, z Wołomina, kuźwa. Ty, panie. No nie chce być inaczej, no. Wołomin jak mordę strzelił. No dobrze, whisky Lima. 2450 Hotel Yankee. To się zgadza. Ty, panie, kuźwa. No co pan tam w tym Wołominie robisz? Ale pan gra z dukiem, to się to chyba coś mi się tutaj nie zgadza. No zdecydowanie nie. No dobra, muszę panu sprawdzić jeszcze papeterię, bo pan chyba coś tu, kuźwa, kombinujesz. No dawaj żeż to. Dobra. Piecząteczka. No niby by się zgadzała, no, ale na wszelki. Dobrze, proszę pana, co tutaj mamy? Do lipca, to do 9 maja już tu się nie zgadza. No i to na szybciutko też się nie zgadza. Oj, panie Zadku, powiem panu szczerze... No nic, no, czepiemy, no. Zaraz zobaczymy. Co pan ciekawego tutaj... Posiadasz w tym zacnym wozie. Tu nic nie ma. Zobaczmy bagażniczek. Nic nie ma. Oponki, blacha, nic nie ma. Zderzaczek tu zobaczmy. Nie ma. Tu niczego nie widzę. Dobra. Warisiu, jak tak można z pustymi rękami? Tyle się panu rzeczy nie zgadza. A pan żeś nie wykorzystał okazji, żeby jeszcze tutaj może dać łapóweczkę jakieś tego posmarować, smyrnąć troszkę oficera. Nic. No dobra, stan techniczny. Lampy są, zderzak jest, lusterka są, opony z tej strony całe. Z tej nie widzę, kuźwa. Z tej też całe, dobra, szyby. Tutaj w całości, znaczy, mogą nie być, no jak mi się paluszek omsknie. Na języku spustowym, no ale to okej. No dobra, proszę pana, a tutaj lampy, zderzak, wszystko ładnie, pięknie jest. No dobrze, no nie mam się o co przyczepić, jeżeli chodzi o stan techniczny.
No ale niestety przyczepiłem się o inne rzeczy. Damala, damala. No, kopala w dopala pan dostałeś. No iż to. Zabijaj pan. O, o, dojechał jeden klient, tam czerwony. Następny, to musimy tę ładeniwę szybko tutaj ogarnąć. Dobra, ładnie się zatrzymał. O, o. Dajcie wariszu komandiru. Dajcie wariszu, pan tak bezprzedniej szyby jeździsz? Nie boisz się pan, że pana kamyk trafi? 1460. Dobra, to by się zgadzało. Już widzę stąd, że Varilla to też się zgadza. Pan wysiądzie. Otlikso, atma wychodu. Proszę sobie tutaj stanąć, kości rozprostować, bo pewnie pan... Skąd pan jesteś? Z Albaraku. No to długa droga była. Ale pan za pracą jedzie, to niestety nie. No i zobaczmy. Sprawdźmy zdjęcie. Zgadza się. Rabich u... Dobrze, że nie anal. Unal. Dobra. To by się zgadzało. To do sierpnia. To do lipca. To by się zgadzało. 4 Juliet Romeo Echo. To się zgadza. Whisky Kilo 7-8. To się zgadza. Bardzo dobrze. Sprawdźmy tablicę. Bravo Alpha Uniform. Zgadza się. 0690 Delta November. Zgadza się. Proszę pana, ja widzę, że pan się wyładowałeś, kuźwa. A to krew jest? Pan z Albaraku, to tak bardzo prawdopodobne, że tam coś mogło trafić. Jakiś odprysk czy coś. Wytrysk. Liczymy. I zobaczmy, co pan tutaj zakontraktowałeś. 3 worki ziemniaków zakrwawionych. Się zgadza. 3 sztuki bagażu też się zgadza. No to dobra, no to co? Szarik, niuchaj. Niuchaj, Szarik. No tu pan nic nie ma, a w worach? Coś pan w worach przewozisz? Oprócz ziemniaków? No nic. Dobra, jeszcze tylko bagażniczek panu tutaj prześwietlę elegancko. Tu już widzę, że z tyłu lampy tam nie było. Tu zderzaczka. Proszę pana, taka podpowiedź mała. Jakbyś pan chciał coś przemycać, to lepiej mieć kompletny pojazd, bo łatwiej ukryć. Ale to już od pana zależy. No, wasza robotce. No wiem, że... Proszę pana, proszę nie podlizywać się, bo po pierwsze, jest to niehigieniczne. Po drugie, i tak pan nic nie ugrasz. Proszę pana, już skończyłem. Panie Walseko, chowaj pan to. Bo jeszcze tylko stan techniczny panu sprawdzę, co by oznaczyć te wszystkie tutaj jakby niedociągnięcia. Zacznijmy, weźmy gościa od tyłu. Lampa się zbiła sama. Zniszczone światło, na razie jedno. Teraz tak, zderzaczek jest. Tutaj oponki całości są. Szyby, tylna jest, boczne są, przedniej brak. Z drugiej strony boczne są. Czyli brakuje, na pewno? Na pewno, bo ma opuszczoną tę szybę. Boże, aż się z wrażenia zachłystałem, kuźwa. Brak zderzaków. I brak obu lusterek. I wybita szyba jedna. Proszę mi tu pokazać karoserię, czy pan żeś czegoś nie uszczknął. Jeszcze do silniczka panu zajrzę, to Varilla, tak? Tu się otwiera w ten sposób. Dobra, dobra. Nie no. Nie ma się do czego tutaj za bardzo przyczepić. No, no taki szrocik, ale całkiem zgrabny. Proszę pana, ja nie wiem, czy ja panu papeterię sprawdzałem. Ja jeszcze tutaj bym chciał zerknąć sobie. No pan z Albarak. To lepiej mieć na pana oko. Kurde, no wejrzysz to. Dobra, tu by się zgadzało. Tu by się zgadzało. Tu by się zgadzało. I pieczątka też by się zgadzała. Elegancko. Dobrze, ładnie.
Niestety i tak ze względu na regulacje wyjazdowe pan do pracy jedziesz, a możesz pan tylko w momencie, kiedy byś pan prosił o azyl. Dobranoc. Ona ja nie ta pot. No leci z dupy pot, no ale co zrobić, panie, jakbyś tam pan stał na granicy tak jak ja, to byś pan doświadczył tego samego zjawiska atmosferycznego. Ale najgorzej, panie, to panu powiem tak, jak ścieka po plecach i trafi do rowa, to kuźwa jest takie... Uj! Następny! Dobra, na tego trzeba uważać, bo to jest czerwony i to może być nasz klient, którego poszukujemy. Ale że się zatrzymał, to jeszcze liczy, że ma szansę. Smego Dainara. Smyraj Konara. Bardzo dobrze. O kutwa, a to żeś pan w tym mikrosie trochę przegiął, tu jest 990. Już pan uwagę zaznaczam. Nie typ pojazdu, tylko waga. O. No to panie, zapraszamy na trzepanko. To cieszę się, że nie widzisz pan problemu w tym. W tamtym kraju widzieli. Hisham Maluf. No to sprawdźmy. Hisham Maluf. Takie tu oto chocki klocki. No i na mój... kiepski wzrok, to by się zgadzało. To do czerwca, to do 12 maja, o do jutra pan masz paszport ważny, jakbyś nie wiedział. Dobrze, whisky jako Bravo Whisky, to się zgadza, 3593 to się zgadza, no i jeszcze sprawdźmy panu ten, tablicę. Foxtrot Hotel Zulu, to się zgadza, 8180 Eco Kilo. To się zgadza. Pan przewozisz bagaż. W związku z powyższym, proszę pana, a ja mam informacje takie, że warto jednak pana przetrzepać dogłębniej. Proszę bardzo. Aleś pan tego nabrał. No ale w sumie, skąd pan jesteś? Z Albaraku? Tak. No to dobytek pan wieziesz, to w sumie nie dziwne. Ratuje się co się da, nie? To ile tego? 11. No. No to teraz Szarik przystępuje do czynności służbowych. No i Szarik znalazł. Kurna. Poważnie? Nóż potrzebny. Proszę pana, obiecaj pan, że pan nie spierdolisz. Bo ja muszę wezwać Vlada. Znego Dainara. No Smyraj Konara. Nie mam noża tutaj w tym przybytku? Poważnie? Dobra, to weźmy to, chociaż... Chyba pierdolią karabinów teraz. To mi niepotrzebne. To bym... O, tak sobie zrobimy, o. Nie no, jakiś porządek musi być. Dobra, to wezmę tak, to wezmę tu i to wezmę tu. Po Vladzia dzwonimy. Vladziu! Czepało, Walseko, weźcie, pilnujcie pana klienta tutaj, bo pan klient, to ja już stąd widzę, że on idzie do zatrzymania, bo jednak znalazłem. Pada? Nie pada, panie Vladziu. Nóż byś pan sprzedał. Czego mi tam jeszcze zabraknie? Łopatę jeszcze byś pan sprzedał. No dobra, no to a jak tam z widłami stoimy, no jeszcze one posłużą troszeczkę. Czekam, to tam by był. Panie Vladziu, ja bym od pana może kupił ten karabin snajperski, co? Bo tutaj zarząd w postaci widzów, to oni chcieli bardzo. Jeszcze bym dokupił amunicji trochę. Się trochę wykosztuje kuźwa na to, ale... Eś, musiałeś mi pan wcisnąć jeszcze ten jeden, co? I trochę amunicji karabinowej, bo może być gorąco niebawem. Coś tak czuję w kościach, że to się może zaraz zadziać. Panie Vladziu, dziękuję. Ja wiem, panie Vladziu, ja wiem. Ja z panem też bardzo lubię tutaj interesy uprawiać. Zwłaszcza te nielegalne, ale bimber później. Dobra, proszę państwa, magazyn trzeba powiększyć. No, klient poczeka, na spokojnie, to nie ma się coś spieszyć za bardzo. A tutaj niestety, ale... O. Miejsca trochę brakło.
I teraz tak, karabin snajperski idzie tu wraz z całą amunicją. Łopatę też tu schowam. A nóż tutaj się przyda, o. Elegancko. Proponuję, co by może, nie wiem, te karabiny, te amunicje to też tutaj przełożyć jakoś, co by wiedzieć, gdzie ona w ogóle się znajduje. O, i mamy trochę miejsca, żeby teraz pana klienta tutaj przetrzepać elegancko. To ja, gdzie to ja znalazłem? Tutaj na naszą... O, budeczka! Proszę pana, chwileczkę. Zaraz panu... Zaraz przyjmę od pana tę opłatę. Dawaj pan. No dawaj pan. Ale... Moment, bo to ja jeszcze... Kuźwa, czystą właśnie, po czystą tu wpadam, no. Dzień dobry. Jeszcze chwileczkę, proszę pana. Proszę się zamknięcie, niecierpliwi. Razem jademy? Ach. Rzutem na taśmę. A ja liż to nie dwać. Eti trzas. Zapij, japy. Rzutem na taśmę, kuźwa. Ale jeszcze jeden kanister od niego wyciapałem z opony. A on jakoś się tam na feldze doczłapie. No dobra, słuchaj to. Na dzisiaj to tyle. Serdeczne dzięki za obejrzenie odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.